oszczędności są związane właśnie z inwestycjami. My po pierwszej połowie roku widzimy jeden bardzo wyraźny trend, mianowicie wciąż rosnące zapotrzebowanie na smartfony. Ponieważ Polska jest rynkiem w 100% subsydiowanym, czyli te smartfony są dawane za złotówkę klientom postpaidowym, no to rosną nam koszty komercyjne i ten wzrost kosztów komercyjnych, spadek marży powoduje, że musimy szukać gdzie indziej oszczędności. Musimy znaleźć oszczędności po to, żeby wciąż wkładać nowe pieniądze w sprzedaż i w zdobywanie nowych klientów, bo klienci oczekują właśnie tego smartfona za złotówkę. Te oszczędności to są oszczędności od tych planów, które już istnieją, czyli umowa społeczna na najbliższe 2 lata, którą oczywiście realizujemy zgodnie z planem, plus do tego jeszcze oszczędności już takie bardziej operacyjne wewnątrz spółki. No, każda tak duża firma jak nasza, 20 kilka tysięcy osób, ma zawsze zasoby, które przy okazji takich planów można odnaleźć, od wydatków takich bieżących na funkcjonowanie spółki, od tych takich już zupełnie podstawowych rzeczy pod tytułem mamy po to narzędzia nowoczesnej komunikacji, żebyśmy nie musieli latać, jeździć pociągami czy samochodami po Polsce albo wybierać się na wycieczki zagraniczne. Są telekonferencje, są wideokonferencje, możemy z tego korzystać. Poprzez pewnie też częściowo koszty, przyjrzenie się kosztom ogólnym, kosztom sponsoringu, zostajemy z piłką nożną, ale jest jednak bardzo wiele różnych innych takich drobnych inicjatyw, które niekoniecznie są w 100% w celu i 100% zbliżone do oręża. Tak na pewno będziemy to wszystko przeglądać. Koszty funkcjonowania naszych również struktur pod tytułem chociażby linie wsparcia. Pytanie, czy linie wsparcia muszą funkcjonować oprócz tych, gdzie zgłaszamy awarie, no bo te muszą funkcjonować 24 godziny na dobę, ale czy linie wsparcia, nie wiem, technicznego instalacji sterowników do Neostrady, czy one muszą działać o 3 nad ranem i czy na pewno o 3 nad ranem operator musi odbierać telefon już po 30-40 sekundach oczekiwania, więc to są tego typu działania. Czy możemy wiedzieć, ile chce pan zaoszczędzić w ten sposób? Chcemy zaoszczędzić tyle, żeby wystarczyło nam pieniędzy na smartfony w drugiej połowie roku, a szczególnie w okresie wzmożonej sprzedaży przed Bożym Narodzeniem, a równocześnie dostarczyć zobowiązania do rynku, bo zobowiązaliśmy się do tego, że marża będzie na poziomie 35-37%. Dzisiaj jesteśmy bliżej tych 35%, więc oszczędzimy tyle, żeby nadal sprzedawać, a równocześnie dostarczyć zobowiązanie finansowe.